Program zaprasza Pomorze Zachodnie. Niech pieśń tak godnie strzeże was, kto płynie, niech pomyśli raz, czy w złocie własne życie liczy się. Województwo zachodniopomorskie jest wyjątkowo bogate w wodę. Odra, jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński, a w końcu Bałtyk to akweny bardzo atrakcyjne turystycznie oraz żeglarsko. Jednak żeglarski potencjał tych miejsc nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. Zmieni się to za sprawą projektu inwestycyjnego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski powstał u mnie w głowie, organizując etapowe regaty turystyczne, gdzie około 120 jednostek, płynąc przez 8 portów Zalewu i Bałtyku, nie miało miejsc do sumowania, miejsc rekreacji, nazwijmy sobie, wieczornej i toalet i pryszniców. Przy organizacji tych regat, na którym pracuję już od 20 lat, pomyślałem sobie, że bardzo dobrym pomysłem byłoby zbudowanie właśnie miejsc postojowych dla tych jednostek, które biorą udział w regatach. Regaty odbywają się na Zalewie Szczecińskim i Morzu Bałtyckim od 1952 roku. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski przebiega od Widuchowej poprzez Szczecin i Świnoujście do Darłowa. W ramach projektu powstają nowe miejsca, gdzie polscy oraz zagraniczni żeglarze będą mogli zatrzymywać się w przerwie dłuższego rejsu lub wybrać którąś z przystani jako port docelowy. Główne cele projektu to jest budowa infrastruktury portów jachtowych i przystani żeglarskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powstaje 21 przystani lub jest modernizowanych od Widuchowej, czyli od granicy z Niemcami na Odrze, poprzez Szczecin, Jezioro Dąbskie, Zalew Szczeciński, Bałtyk, aż do Darłowa. Budujemy nową infrastrukturę, nowe mariny, nowe porty jachtowe, unikalny projekt w skali kraju. Wszystkie inwestycje wchodzące w skład projektu wyceniono razem na około 300 milionów złotych. Tworząc ideę projektów, myśleliśmy o środkach Unii Europejskiej, które stanowią główny element finansowania tego naszego projektu budowy portów i przystani jachtowych. Środki Unii Europejskiej skierowane są jak gdyby z kilku kieszeni finansowania. Pierwsza główna kieszeń finansowania to jest regionalny program operacyjny naszego województwa, z środków którego finansowanych jest 6 przystani. Około 120 milionów złotych z regionalnego programu operacyjnego. Następnie mamy program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którym zarządza Polska Organizacja Turystyczna, a z ramienia tej organizacji liderem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, która gromadzi 7 portów jachtowych i tutaj właśnie ten projekt ma kwotę około 90 milionów złotych. Następnym źródłem finansowania jest transgraniczne środki z programu Interreg 4A zarządzanego przez Region Pomerania i oczywiście mamy do tego jeszcze środki własne gmin. W sumie 300 milionów złotych przeznaczone zostało w latach 2007-2013 ze środków unijnych i środków własnych gmin na odbudowę infrastruktury turystycznych portów jachtowych w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski obejmuje budowę infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w Szczecinie i okolicach, otoczeniu Zalewu Szczecińskiego oraz na wybrzeżu Bałtyku. Tworząc projekt, planowaliśmy powstanie inwestycji, czyli powstanie portów jachtowych w każdej miejscowości. Okazało się to niemożliwe ze względu na niedostępność tak dużej liczby środków. Dlatego powstanie w sumie 21 lokalizacji,
Właściwie w 21 miejscowościach powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane mariny. Jak mówiłem już wcześniej, od Widuchowej poprzez Gryfino i tutaj zatrzymam się na Gryfinie. W Gryfinie bardzo ładny nowy port jachtowy wraz z przystanią dla statków pasażerskich. Następnie płynąc dalej na północ mamy Szczecin. W Szczecinie mamy 9 przystani, z tego modernizowanych jest 4 przystanie. Z tyłu za mną jest najnowsza przystań, która najnowszy port jachtowy, miejski port jachtowy, budowany na wyspie Grodzkiej, leżący między wyspą Sztownią a Wałami Chrobrego, gdzie 150 jachtów znajdzie swoje miejsce już od przyszłego roku. Od nowa budowany całkowicie port, inwestycja wartości 70 milionów złotych. Dalej na północ mamy Lubczynę, potem mamy Trzebież, Stepnice, Wolin, Kamień Pomorski, wielki, duży, nowy port jachtowy w Kamieniu Pomorskim, 240 miejsc postojowych. Później mamy Wapnice w gminie Międzyzdroje na Zalewie Szczecińskim z około 70 miejsc postojowych. No i naszą wizytówką morską jest Świnoujście, 400 miejsc postojowych, nowy, piękny port jachtowy, osłonięty z bardzo dużym zapleczem. Dalej na wschód mamy Dziwnów, Kołobrzeg, Mielno i Darłowo. Inwestycji prowadzonych w ramach zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego przeprowadzono na terenie Szczecina. Swoją infrastrukturę poprawia m.in. Marina Pogoń, usytuowana w bardzo dogodnym miejscu dla żeglarzy wędrujących Odrą na Jezioro Dąbskie lub Regalicą w stronę Zalewu Szczecińskiego. Zostały wykonane powiększenia akwatorium, czyli powiększenie basenu jachtowego. Tutaj był taki półwysep wielkości około 8000 m2, to zostało wybagrowane. Urobek jeszcze częściowo leży po drugiej stronie basenu. Jest to około 33000 m3. To jest tak jakby pierwszy etap. W następnym etapie jest ustawienie pomostów pływających, 3 pomosty pływające w miejscu wybagrowanego półwyspu oraz, jak my to nazywamy, falochron. Czyli pomost stały, który będzie jednocześnie zabezpieczał przed zamuleniem basenu jachtowego przez muł, który jest przenoszony na strudze dąbskie. To jest jakby i umocnienie jeszcze w ramach tego zadania będzie umocnienie wschodniego brzegu. My akurat stoimy na zachodnim brzegu, a po przeciwnym to, co za moimi plecami jest, będzie umocnienie tego brzegu. Dodatkowo będzie jeszcze postawiony dźwig 16-tonowy, rurowy dźwig do podnoszenia jachtów. Dalej monitoring na przystani, ogrodzenie, brama wjazdowa i hangar do spotkań integracyjnych. I to są takie główne zadania, które wchodzą w skład następnych inwestycji, które będziemy realizować już niebawem w tym roku. Marina Pogoń może pomieścić przy swoich nabrzeżach 150 jachtów, a na terenie należącym do przystani zmieści się 200 składowanych jednostek. Jest to bardzo przyjemny port jachtowy, osłonięty od wiatrów i prądów, położony wśród zieleni, ale niedaleko centrum Szczecina. Będzie większa ilość miejsc postojowych, bo w tej chwili nasze możliwości to jest około 150 jachtów, będzie zwiększone do około 280 jachtów. Jest to najpierwsza przystań, która jest dla jachtów idących z Niemiec, także bywało tak, że wpływały jachty i wypływały z powrotem. Będziemy zwiększali pole oddziaływania internetu, tak żeby była cała przystań była pokryta internetem, żeby każdy, który tu przyjedzie, nie miał żadnych problemów, nie musiał iść do taberny i tam korzystać z internetu, tylko po prostu sobie usiądzie na jachcie i będzie mógł korzystać z udogodnień XXI wieku. Powiększenie akwatorium to jest kwota, jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest 1 050 000 zł.
komfortowe warunki dla postoju jachtów stwarza Jacht Club AZS Szczecin. Jest to kolejna marina rozwijająca się z pomocą programu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jest projektem, w który również wpisuje się przystań Jacht Clubu AZS w Szczecinie. W ramach tego projektu pozyskaliśmy 7 pomostów pływających, wartość całej inwestycji 960 tysięcy, z tego dofinansowania z programu otrzymaliśmy 360 tysięcy złotych. Czyli to jest w proporcji 40%, ale to pozwoliło z kolei nam na zwiększenie ilości miejsc o 35%. Poprzez to przystań stała się zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Za tym idzie większa rotacja, za tym możliwość uzyskania miejsc gościnnych i na przykład w tamtym roku, w stosunku do roku 2011, zwiększyła nam się ilość odwiedzin, głównie gości niemieckich, o 100%. Idziemy za ciosem i w ramach regionalnego programu operacyjnego, który jest pod egidą marszałka województwa, uzyskaliśmy ostatnią informację, że otrzymaliśmy 540 tysięcy złotych dofinansowanie na rozbudowę, remont w zasadzie naszych placów postojowych dla jachtów i rozbudowę ciągów komunikacyjnych. Myślę, że będziemy starali się o następne środki unijne, bo te pieniądze w takim wymiarze pozwalają nam na dalszy rozwój przystani. Budowa mariny Pogoń i budowa pomostów pływających w przystani jachtowej AZS to nie jedyne projekty zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego prowadzone w Szczecinie. Przybliżymy je w kolejnych odcinkach programu, w którym zaprezentujemy także atrakcje turystyczne czekające na żeglarzy na terenach objętych programem Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Niech pieśń godnie strzeże was, kto płynie, niech pomyśli raz, czy w złocie własne życie liczy się. Na program zaprasza Pomorze Zachodnie.